Zagramy teraz ponownie w grę dotyczącą kątów. Tutaj w takiej figurze już mam przygotowaną taką gwiazdę i co możemy wiedzieć na temat tutaj tej figury? Załóżmy sobie, że ten kąt ma miarę 41 stopni, ten kąt ma miarę 113 stopni, a ten kąt tutaj będzie miał miarę 101 stopni. I naszym zadaniem w tej grze będzie rozwikłanie takiej zagadki, jaką miarę ma ten kąt. Ja e, szczerze mówiąc polecałbym coś takiego, żeby zatrzymać lekcję i spróbować samemu dojść do tego, jaką miarę ma ten e, kąt. A e, jeśli e, ktoś utknie w trakcie lekcji, albo e, naprawdę nie wie, w jaki sposób e, to rozwiązać, to tutaj ja ponam rozwiązanie tej gry. Tutaj chciałem to poprawić, bo wyglądało jak 410. I w jaki sposób możemy tutaj dojść do tego? Popatrzmy. Zastanówmy się nad naszą strategią. Widzimy, że ten kąt znajduje się w tym trójkącie tutaj. O, może zaznaczę ten trójkąt. Więc Gdybyśmy odgadli jakie miary mają tutaj te kąty, ten kąt, który znajduje się tutaj oraz tutaj, to moglibyśmy skorzystać z tego, że suma miar kątów w trójkącie daje nam 180 stopni. Więc spróbujmy dojść do tego, jaką miarę ma ten kąt oraz ten kąt. Na początku możemy wpaść na to, że ten kąt, który jest zaznaczony tutaj i ten kąt to są kąty przyległe. Co wiemy o kątach przyległych? No wiemy, że kąty przyległe sumują się do 180 stopni, więc 101 plus jaka miara da nam 180 stopni? No możemy obliczyć to w pamięci. Tutaj będziemy mieli 79 stopni. I e, odgadliśmy sobie, jaką miarę ma ten kąt. No nawet nie odgadliśmy, tylko policzyliśmy sobie. I teraz popatrzmy, czyli mamy jeden z tych dwóch kątów, które poszukiwaliśmy, teraz chcielibyśmy znać miarę tego kąta. I właśnie to jest ten fragment, który ja uwielbiam najbardziej w takiej grze, gdzie mamy do czynienia z gwiazdą, ponieważ gwiazda skrywa takie trójkąty, których na pierwszy rzut oka można nie dostrzec, ale popatrzmy, tu jest właśnie ten haczyk. Zaznaczmy sobie tutaj taki, taki trójkąt. Popatrzmy o i to będzie jeden bok, może zmienię kolor, o nie zmieniło mi się, to będzie tutaj jeden bok, to będzie drugi bok, a to będzie trzeci bok. I popatrzmy, co wiemy o takim trójkącie. Znamy miarę tego kąta, znamy miarę tego kąta. A skoro to jest trójkąt, to możemy policzyć sobie, policzyć sobie miarę trzeciego kąta. I nazwiemy sobie ten kąt tutaj jako G i policzymy sobie miarę tego kąta. No możemy oznaczyć miarę tego kąta jako G w gruncie rzeczy. Więc będziemy mieli coś takiego. G dodać miara tego kąta, bo ten kąt znajduje się tutaj w trójkącie przy jednym z wierzchołków, to jest 113. Stopni. Ja tak piszę g, ale może zapiszę w ten sposób, żeby nie myliło się tutaj z dziewiątką. G dodać 113 stopni, dodać 41 stopni, to ma dać nam 180 stopni. Przepisujemy sobie g. 113 plus 41 da nam 154, czyli tutaj będziemy mieli g plus 154 stopnie. Równa się 180 stopni. Odejmując od lewej strony 154 zostanie nam G, i od prawej strony dostaniemy 26 stopni, bo 26 stopni plus 154 to jest 128 stopni, więc znamy tutaj miarę tego kąta G. Ja zaznaczę to w ten sposób. O, to jest 26 stopni. No i yy, doszliśmy do tego. Jakie założenia tutaj mieliśmy przy naszej strategii, czyli chcieliśmy dojść do tych dwóch kątów, i znowu możemy skorzystać z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Teraz będziemy korzystali tutaj z tego trójkąta. Już wcześniej go zaznaczałem, ale jeszcze raz chciałbym go wyszczególnić. I tutaj e, mamy, nazwiemy sobie ten kąt może tutaj jako x. I mamy x dodać miara tego kąta, czyli 26 stopni plus e, miara tego kąta czyli 79 stopni to ma dać nam 180 stopni, bo miara kątów w trójkącie suma miar kątów w trójkącie daje nam 180 stopni, czyli będziemy mieli, że x plus e, 105 stopni daje nam 180 stopni. I Odejmując od lewej strony 105 stopni otrzymamy x, a od prawej strony otrzymamy 75 stopni. Czyli e, jesteśmy zwycięzcami, e, doszliśmy do tego jaką miarę ma ten poszukiwany tutaj kąt e, czyli mamy tutaj 75 stopni. I przejdźmy teraz do kolejnej gry. Tutaj widzimy, że mamy e, taką figurę i co będziemy wiedzieli o takiej figurze? Załóżmy, że miara tego kąta, całego tego dużego kąta tutaj, który teraz zaznaczyłem, wynosi 86 stopni. Napiszę to w ten sposób. O, żebyśmy wiedzieli, że to jest miara tego całego kąta, nie tego, nie tego, tylko miara całego tutaj tego dużego kąta. Załóżmy jeszcze, że będziemy znali miarę tego kąta i będzie ona wynosiła 28 stopni, a miara tego kąta będzie wynosiła 122 stopnie. Naszą misją w tej grze będzie dojście do tego, jaką miarę ma ten kąt, który znajduje się właśnie tutaj. Chciałbym to zaznaczyć tutaj w taki jakiś rozsądny sposób, o, żeby nie najechać na 86. Tutaj miara tego kąta. Chcielibyśmy znać miarę tego y, kąta. I teraz y, w jaki sposób możemy do tego dojść? Ja ponownie polecam y, zatrzymać lekcję i spróbować rozwiązać y, tę grę, zagrać w tę grę tak jak y, w poprzednim przykładzie, tylko że tam była gwiazda. Tutaj będziemy cały czas korzystali w gruncie rzeczy z tego samego. A jeśli nie, y, jeśli ktoś naprawdę totalnie nie czuję się na siłach, to może oczywiście tutaj przejść przez to ze mną. I co tutaj możemy wywnioskować? Popatrzmy. Tutaj mamy trójkąt. Tutaj znajduje się trójkąt, ten trójkąt, który teraz tutaj pokazuję. Co wiemy o tym trójkącie? Wiemy, że miara tego kąta to jest 122 stopnie i miara tego kąta to jest 28 stopni, czyli znamy miarę dwóch kątów w tym trójkącie, więc żadnym problemem będzie obliczenie sobie miary tego kąta. Miara tutaj tego kąta. Oznaczmy sobie e, miarę tego kąta jako y i znowu skorzystamy z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi e, 180 stopni. Będziemy mieli y plus 122 stopnie E, dodać 28 stopni równa się 180 stopni 120 plus 20 to 140 2 i 8 to 10 czyli będziemy mieli y plus 150 równa się 180 stopni bardzo łatwe równanie co trzeba dodać do 150 żeby mieć 180 30 czyli wiemy że miara kąta y jest równa 30 stopni. I teraz popatrzmy, skoro znamy miarę tego dużego kąta, y, który składa się z y, dwóch kątów, y, znak zapytania, możemy to sobie oznaczyć w gruncie rzeczy tutaj jako x, o, czyli wiemy, że ten kąt 86 stopni składa się z dwóch kątów, czyli x y, plus y, ma dać nam 86 stopni, czyli x to jest 86 stopni odjąć y, a wiemy, że y jest równy 30 stopni, czyli tutaj będziemy mogli to sobie zapisać właśnie w taki sposób, że y równa się 86 stopni minus y, co e, obliczyliśmy sobie, że wynosi 30 stopni i mamy, że, może zapiszą to pod spodem, że x jest równy 56 stopni. E, to był pierwszy sposób. Oczywiście możemy y, sobie rozwiązać to y, za pomocą tutaj y, innej metody. Y, jakiej metody? Zobaczymy by nam, czy tutaj będziemy mieli taki sam wynik. Popatrzmy. Ten kąt, który chcielibyśmy odnaleźć, chcielibyśmy odnaleźć miarę tego kąta, znajduje się w tym oto trójkącie. Może zaznaczą ten trójkąt, żebyśmy tutaj dokładnie widzieli. Może inny kolor bardziej, bardziej widoczny. O, tutaj mamy taki trójkąt. I teraz, gdybyśmy tylko znali miarę tego kąta, oraz miarę tego kąta, to moglibyśmy powiedzieć, jaką miarę ma ten kąt. I sprawdźmy, czy potrafimy wyznaczyć miary tych dwóch kątów. Od razu powinno nam się rzucić w oczy, że ten kąt oraz ten kąt mają wspólne ramię, a pozostałe ramiona e, dopełniają się do prostej. To są kąty przyległe, które sumują się do 180 stopni. Stąd też, o, już nie chciałem tego tutaj. E, może policzą to w pamięci. E, Skoro ten kąt ma 122 stopnie, to ten kąt będzie miał 58 stopni, tak? Sprawdźmy, czy to jest dobrze. 120 plus 58 to jest 170, 8 plus 2 to jest 10, czyli mamy 180. To są kąty przyległe, tak? I brakuje nam teraz miara tego kąta. Ale gdybyśmy spojrzeli na to zadanie troszeczkę, z troszeczkę innej perspektywy, popatrzmy. Znamy miarę tego kąta oraz tego kąta. A tutaj mamy taki jeden duży trójkąt, który teraz... Zaznaczę. I skorzystamy z tego, że suma miar kątów e, w trójkącie wynosi 180 stopni. Czyli e, możemy sobie wyznaczyć miarę tego kąta. Oznaczymy sobie to jako Z i e, policzmy sobie. Będziemy mieli tak. Z plus 28 stopni, czyli miara tego kąta plus miara tego kąta plus miara tego dużego kąta, czyli 86 stopni. Suma miar kątów w trójkącie daje nam 180 stopni. Yy, I co będziemy tutaj mieli? 80 plus 20 to jest 108 i 6 to jest 14, czyli będziemy mieli z plus 114 stopni to jest 180 stopni, czyli yy, z równa się 66 stopni. Czyli tutaj mamy, że z równa się 66 stopni. I teraz możemy policzyć sobie x z tego trójkąta, który rysowaliśmy tutaj o, na ten kolor i popatrzmy. X miara, suma miar tych trzech kątów ma dać nam 180 stopni, czyli x plus 66 stopni plus 58 stopni. Razem suma miar tych kątów da nam 180 stopni, e, czyli 66 plus 58 to jest 124, czyli będziemy mieli, że x równa się 180 stopni minus 124, e, co daje nam taki wynik, o tutaj zapomniałem stopnie, że miara kąta x jest równa tutaj 56 stopni, bo... 124 plus 56 to jest 180 i popatrzmy, doszliśmy do tego samego wyniku co tym pierwszym sposobem, tylko ten pierwszy sposób był troszeczkę krótszy i e, widzimy, że ta gra miała tutaj dwa e, rozwiązania i takie gry wcale nie są e, takie trudne, jakie się wydają.